właśnie się skończyła i bardzo dobrze zapakowana. Wisantol. Nie jem mięska, nie jem salcesonu, nie jem wątróbki, więc koniecznie trzeba się wspomóc. Bez tego nasz organizm nie będzie dobrze funkcjonował. Także do mojej kolekcji doszło. Liposome mi się skończyły. Teraz wybrałam resveratrol. Nie, resveratrol tu mam. Piłam karnozynę. Jeszcze mam trochę tej karnozyny, ale ona nie daje takich dobrych efektów jak właśnie ten resveratrol. Także przestałam się suplementować resveratrolem, a pracuję z dziećmi i zaczęło mnie chwytać przeziębienie. Znaczy ja to szybko rozgoniłam. Następnego dnia już byłam zdrowa, ale tutaj, kiedy sobie popijałam resveratrolek, jedna saszetka dziennie, mogłam przebywać wśród chorych i zupełnie nic mi nie łapało, nic. Czułam się wyśmienicie, pełna energii. Dzieciaczki chore z gorączką, zakatarzone, mogłam przytulić, mogłam całować i zupełnie nic. Od 3 tygodni nie piłam resveratrol, nie piłam resveratrolu. No i proszę sobie wyobrazić, że w towarzystwie chorych, i witaminki D też, bo witaminka D mi się skończyła, już w towarzystwie chorych osób po 2 godzinach zaczynało lekko pobolewać mnie gardło. Także jest to dowód, że to działa. Działa i na te rzeczy nie wolno żałować pieniążków, bo w aptekach też będziemy słono płacić i to nie wpłynie na nasze zdrowie, tylko wręcz odwrotnie, będziemy dłużej chorować. Także pozdrawiam serdecznie i jeżeli ja polecam Wam produkty firmy Visanto, to polecam tylko dlatego, że przetestowałam je na sobie i z pełną odpowiedzialnością polecam je. Polecam, bo suma summarum to się bardziej opłaca niż chorować, cierpieć, wydawać pieniążki. To potem się odbija i tak na zdrowiu. A tutaj gwarantujemy sobie długie życie w zdrowiu. Od kiedy unikam apteki, od kiedy przestałam chodzić do lekarza, nic mnie nie boli. A już było, że bolały mnie lekko stawy, lędźwie, jeżeli tam za długo gdzieś się schylałam przez ileś tam godzin, mięśnie. A w tej chwili pozbyłam się tych wszystkich dolegliwości. Także jeżeli ktoś nie chce chorować, chce być zdrowy, to proszę zaopatrzyć się w te produkty i zobaczycie ku własnemu zaskoczeniu, jak to szybko działa. Ja kupując resveratrol nie miałam zielonego pojęcia, że to poprawi mi węch, zmysł węchu, smaku, wzrok również się poprawił. Absolutnie nie miałam takiego pojęcia. Tylko po paru dniach nagle zaczęło mi wszystko intensywnie pachnieć. Wszystko, kwiatki, które wcześniej już wydawały mi się, że są bez zapachu, zaczęły mi pięknie pachnieć. Także to jest bardzo dobra rzecz. Tym bardziej, jeżeli ja się zaczęłam suplementować u Jurka Zięby, to zaczęły mi odchodzić takie różne jakieś przypadłości, na które nawet nie zwracałam wcześniej uwagi. Myślałam, że to tak już musi być, że to z racji wieku, czy z
treningu, czy że jestem wśród chorych, to jest rzecz oczywista i normalna. Jednak się okazuje, że to nie jest rzecz oczywista, że to nie jest rzecz normalna. Jeżeli mamy dobrze funkcjonujące jelita, jeżeli mamy dobrze uszczelnione jelita, jeżeli mamy dobrze uszczelnione, dobrze zakwaszony organizm, odkwaszony organizm, a zakwaszony żołądek, szczelne jelita, to proszę Państwa, choroby nas omijają. I to wszystko polecam, bo warto. Chociaż widzę tutaj wśród swoich znajomych, wśród najbliższych, że oni traktują te suplementy jak leki. Oni uważają, że wystarczy dobrze się odżywiać. No niestety, ja uważam, że trzeba mało jeść, bo nie ma tam już żadnych większych wartości. A pomagać sobie właśnie z suplementami. Serdecznie pozdrawiam. Do miłego usłyszenia. Grażyna Krawczyk, Gajka na tropie prawdy.